Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na wstępie, jak będzie mnie za mocno słychać, za mało słychać, to proszę zgłaszać, albo jakieś inne problemy natury technicznej. Drodzy Państwo, bez skrupułów przechodzimy do tematu. Dziś mówić będziemy o grupie śledziokształtnych i mówić będziemy o całości tego rzędu, a później w ramach elementów paleontologicznych skupimy się na grupie Crupeoidei, głównie tutaj w obrębie Europy. Taki będzie nasz główny zamysł. Ale zanim przejdziemy dalej, no to oczywiście muszę Państwu pokazać, co się dzieje tutaj na tym obrazku. I ten obrazek, drodzy Państwo, tłumaczy tak naprawdę zakres problematyki, o której będę mówił dzisiaj i która w ogóle dotyczy kwestii analizy paleontologicznych, tak właściwie czegokolwiek, czego przedstawiciele żyją do dzisiaj. Drodzy Państwo, tutaj widzimy piękną ławicę Sardinopsa sagax. Zdjęcie zostało zrobione u wybrzeży Kalifornii. No i wraz z tą ławicą, drodzy Państwo, widzimy dwa okazy, które no zdecydowanie tutaj nie pasują. Są to taksony, które są przedstawicielami występujących w Karpatach śledziowatych, które żyły w oligocenie, czyli około 34 milionów lat temu na terenie dzisiejszej południowej Polski. Drodzy Państwo, ale dlaczego dalszy jest problem? Jestem pewien, że wielu specjalistów od ryb mogłoby zwrócić mi uwagę, że bardzo możliwe, że nie jest to Sardinops sagax, a jest to jednak jakiś podgatunek Sardinopsa sagax, który na przykład występuje również u wybrzeży Australii, u wybrzeży Japonii, czy nawet i u wybrzeży południowej Afryki. I tutaj różnice pomiędzy tymi podgatunkami są bardzo niewielkie i na przykład ja jako osoba, która nie jest specjalistą od tego rodzaju, mógłbym oczywiście mieć problem. Tutaj akurat mamy dość istotną linię oznaczeń na tych rybach, które upewniają mnie w tym, że mówimy tutaj o gatunku sagax, ale jest to znowu właśnie problem związany z dzisiejszymi śledziowatymi i dziś żyjącymi przedstawicielami, jak te gatunki, podgatunki, czy właśnie takie gatunki ekologiczne, tak właściwie, jak je określać i jak mamy je rozumieć. Także to są problemy, o których dziś będę Państwu wspominać. Ale parę słów takich podstawowych, także taka plansza, która oczywiście musiała się, drodzy Państwo, pojawić. Mówimy o rzędzie Crupeiformes, który znajduje się w obrębie promieniopłetwy, czyli ryb, które posiadają w swoich płetwach promienie i są to, w przypadku śledziokształtnych, są to miękkie promienie, nie zawierają one żadnych kolców. Znany jest ten rząd od wczesnej kredy i tutaj mamy właśnie tego wczesnokredowego przedstawiciela Santana Crupea, który został opisany przez figurę do 2009 i jego zespół z Brazylii. Także tutaj mamy takiego brazylijskiego przedstawiciela, który, jak już Państwo się przyjrzą, i to już taki początek naszych problemów, jeżeli chodzi o kształt tej ryby i to, w jaki sposób ona jest zbudowana, bardzo, bardzo przypomina nam dzisiejszego Crupea haringus, czyli śledzia atlantyckiego, którego widzimy tutaj. Kolejny przedstawiciel, na którego możemy spojrzeć, tutaj mamy okaz z Wydziału Geologii, jest to konkretnie numer 182 z naszej kolekcji, który również przedstawia nam członka tejże grupy i już o tych szczegółach dalszych będzie również za moment. Drodzy Państwo, w obrębie tego rzędu mamy do czynienia z ponad 400 gatunkami, które są przedstawione i tak naprawdę ta liczba zmienia się bardzo szybko, można by powiedzieć. Część gatunków znika, część gatunków nowych pojawia się bardzo szybko, także tutaj mamy pewną dynamikę z tym związaną i tutaj jest to też oczywiście kolejny problem, o którym wspomnę. Drodzy Państwo, większość gatunków, taki na przykład jak nasz śledź atlantycki, są to gatunki słonowodne, jeżeli chodzi o większość z tego rzędu. Smukłe ciało, które widzimy zarówno na naszym śledziu, jak i na tym praśledziu, można by powiedzieć, Santanie Crupei, mamy smukłe ciało, które pozwala nam na wykonywanie bardzo szybkich manewrów w wodzie. Obecność pęcherza pławnego, czyli
pewnego napełnianego powietrzem organu, który pozwala rybom przemieszczać się na wysokości toni wodnej. Jest to dla śledzi bardzo, bardzo istotna umiejętność, bardzo istotny organ, który pozwala im w ciągu dnia zanurzać się na większe głębokości, czy to w celach żywieniowych, czy to w celach związanych z ich bezpieczeństwem. Dalej, żywią się planktonem w większości przypadków. Tutaj oczywiście znowu podkreślam to słowo i będę mówić dzisiaj to bardzo często. Większość śledziokształtnych, większość członków tego rzędu. Dalej, tutaj taka kwestia już bym powiedzieć bardziej ekonomiczna, czyli że jest to jedna z najważniejszych grup związana z połowem na świecie i związana jest między 25%, jeżeli chodzi o połów. Więc mamy tutaj niezwykle, niezwykle istotną dla nas ludzi i rozwoju grupę, a co więcej, mamy też bardzo ciekawe informacje również i w obrębie etymologii nazw pewnych ryb, że były one zbierane już od tysięcy lat, był ich połów. Dalej, bardzo istotna kwestia to zredukowana lub brak linii nabocznej, która znajduje się u ryb tutaj w tym miejscu, a za to możemy tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o taką kwestię rozpoznawczą śledzi i śledziokształtnych, tak naprawdę to ciemny grzbiet i bok ciała jest srebrzysto jasny u większości, znowu powtarzając, u większości przedstawicieli. Dalej, kolejna bardzo taka istotna kwestia, czyli ich rozprzestrzenienie tak naprawdę na całym świecie. Czy jesteśmy w Bałtyku, czy jesteśmy u wybrzeży Australii, Japonii, czy Afryki Południowej, możemy z pewnością te ryby spotkać. Dalej, kolejna taka kwestia i tutaj bardzo istotny aspekt, też związany z moim umieszczeniem tutaj tej nazwy łacińskiej, Clupeiformes, i idąc dalej w tym wystąpieniu będę korzystał z tej właśnie nazwy, unikając nazwy polskiej związanej z tym, że niektóre tłumaczenia są bardzo skomplikowane i bardzo mogą nam zawężyć zrozumienie, czy mówimy o rodzinie śledziowatych, czy o śledziokształtnych, czy o śledziopodobnych. Dlatego pozwolą Państwo, że będziemy operować tymi sformułowaniami. Oczywiście ja wszystkie nowe sformułowania będę również tłumaczył. No ale tak właściwie, co czyni śledzia śledziem, drodzy Państwo? No tutaj możemy poznać, jest to śledź Rafał, tak go, słuchajcie, nazwałem. No i on nam dzisiaj pomoże wytłumaczyć tak naprawdę, co czyni śledzia śledziem, a tak właściwie w obrębie rzędu Clupeiformes. Drodzy Państwo, pierwsza rzecz, na którą chciałbym, żeby Państwo zwrócili uwagę, to jest właśnie ogólny kształt ciała, który jest bardzo wydłużony, zwężający się zarówno w części przedniej, jak i w części tylnej organizmu. Co, tak jak wspomniałem wcześniej, jest istotne właśnie do manewrowania w wodzie i również jest to bardzo istotne ze względu na to, że ryby te formują ławice i ten kształt również pozwala im w odpowiedni sposób się w danej ławicy poruszać. Kolejny aspekt, który czyni śledzia śledziem, to jest obecność kości supramaxilli, czyli kości w obrębie żuchwy. I jest to znowu taka cecha bardzo specyficzna dla części ryb, bo spora część z nich tej dodatkowej kości, która się tutaj znajduje, nie posiada. Kolejny aspekt, który mówi nam o śledziu, to jest wcięta bardzo mocno płetwa ogonowa, która również wydaje się być symetryczna, ale w większości przypadków taka nie jest, więc tutaj to też istotna sprawa. Kolejna rzecz to obecność pojedynczej płetwy grzbietowej, jak i również bardzo nisko w ciele umieszczone płetwy piersiowe. To jest kolejny taki aspekt, który mówi nam o tym, że mamy do czynienia ze śledziem, drodzy Państwo. Ale właściwie przechodząc już w ten taki głębszy naukowy podział, to powiem Państwu o trzech cechach, które mówią nam o Clupeiformes w obrębie ryb promieniopłetwych. Pierwsza sprawa to obecność recessus lateralis. Drodzy Państwo, jest to taki system kanałów odchodzący od linii nabocznej, który znajduje się w obrębie trzewioczaszki, jak i
tutaj w obrębie ucha wewnętrznego. Tutaj te oznaczenia na szaro, które tutaj Państwo widzą, one właśnie z tym recessus lateralis są związane, a układ ten powiązany jest również z pęcherzem pławnym. Także to wszystko jest ze sobą powiązane i tą właśnie cechę mamy obecną w clupei formes. Kolejny aspekt to brak otworu w obrębie ceratochial. Kość ta w części gnykowej znajduje się w tym miejscu i mówimy tutaj, drodzy Państwo, o w języku angielskim brachiostegal rays, czyli promieniach podskrzelowych, które tutaj widzimy rybę od spodu i tutaj tym czarnym paskiem w tym miejscu widzimy skrzela, a tutaj te oznaczenia, gdzie widzimy strzałkę, to są właśnie te promienie podskrzelowe. Drodzy Państwo, i przechodząc na kolejny obrazek, tutaj widzimy ponownie te promienie podskrzelowe. Tutaj akurat mamy przykłady odoksatryscy, jeżeli chodzi o rybę i jej układ kostny. Tutaj, proszę Państwa, mamy te promienie podskrzelowe, a tutaj mamy kość, do której ona jest dołączona, czyli kość części gnykowej i mówimy tutaj właśnie o ceratochial. I w tej przedniej części, drodzy Państwo, ceratochial, nie mamy żadnego otworu, przez który mogą przechodzić nerwy. I jest to znowu kolejna taka istotna kwestia, bo w przypadku pozostałych ryb, które są blisko związane, właśnie taki otwór mamy tutaj, drodzy Państwo, obecny. Kolejny aspekt to teraz spojrzymy, drodzy Państwo, tutaj u naszego śledzia w tej części czaszki i tutaj mamy rzut z góry, ponownie odoksatryssa, na którą możemy spojrzeć i, drodzy Państwo, kości ciemieniowe, tutaj oznaczone tymi literami PA, które znajdują się tutaj, oddzielone są supra occipitale, tak się nazywa, drodzy Państwo, ta kość i również jest to taki trzeci, można by powiedzieć, filar związany właśnie z podziałem i przynależnością do clupei formes. I przechodząc do takiego podziału, przejdziemy pokrótce po wszystkich członkach tego rzędu, ale żeby oczywiście nie było nudno, bo będę pokazywał Państwu przykładowe zdjęcia, to powiem parę słów o tychże przedstawicielach i pokażę pewne ciekawe kwestie. Tutaj z prawej strony widzą Państwo grafikę różnych członków tegoż rzędu i pokazane kształty, jakie mogą Państwo wśród nich zauważyć. I jak Państwo widzą, ten trend zwężania się z przodu i z tyłu ciała mamy obecny we wszystkich, ale jednak wysokość ciała czy ogólny kształt jest jednak zróżnicowany. Drodzy Państwo, podział tego rzędu, mamy tutaj obecne dwa podrzędy, decipitidoidei i clupeoidei. To są dwa podrzędy, o których będziemy dziś mówić. Ja oczywiście głównie będę skupiał się na kwestii rodziny. To będzie dla nas dziś, drodzy Państwo, istotniejsze. Pierwsza rodzina, tutaj mamy przedstawiciela Denticepsa. No i, drodzy Państwo, Denticeps należy do innego podrzędu niż pozostałe rodziny, więc tutaj zdecydowanie jakieś zróżnicowanie musi być, prawda? Pierwsza sprawa, ryba ta występuje w rzekach Beninu, Nigru czy Kamerunu. Także to jest taka pierwsza kwestia, więc nie jest to ryba słonowodna. Tutaj znowu taka kwestia oddzielająca. Kolejna sprawa związana z tą rybą i tutaj na kolejnym zdjęciu będzie to troszeczkę lepiej widoczne. Drodzy Państwo, ma bardzo rozbudowaną płetwę odbytową, co w przypadku śledziokształtnych clupeiformes nie jest typowe. Znowu taka specyfika. Dodatkowo też taka ciekawostka związana z Denticepsem. W obrębie łusek, które mamy tutaj w części, dolnej części głowy, są one w bardzo specyficznym kształcie, które sprawiają, że wydaje się, że ta ryba jest włochata, tak przynajmniej się to określa. Ile w tym prawdy, to już Państwo sami ocenią. Kolejna rodzina Sprateloidide, no i tutaj mamy przedstawiciela Jenkinsie, która
jest znowu małą rybką, nie ma do niej tak naprawdę bardzo wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o kształt, czyli nie jest ona niczym bardzo, bardzo wyróżniającym się. Tak właściwie jedyna rzecz, o której tutaj mogę wspomnieć, to to, że w przypadku tego gatunku parwula ona jest endemiczna dla Wenezueli. Także znowu taka to różnica, o której powiedziałem wcześniej, czyli to występowanie na całym świecie, no tutaj znowu przedstawiam Państwu gatunek endemiczny. Kolejna rodzina Engraulidae, no i jej taki flagowy, można powiedzieć typowy tak naprawdę przedstawiciel Engraulis encrysicossus. No i drodzy Państwo, jeżeli chodzi o Engraulisa, to pewna rzecz może się Państwu rzucić w oczy i tutaj przejdę do kolejnego obrazka, spojrzymy troszeczkę bliżej na czaszkę tejże ryby i drodzy Państwo, tutaj wrócę też myślami, proszę żeby Państwo też wrócili myślami do naszego śledzia bazowego, o którym mówiłem wcześniej i jego kości związane z żuchwą kończyły się, właściwie zaczynały, mówiąc w ten sposób, właściwie zaraz za okiem albo praktycznie pod okiem. W przypadku tejże ryby mamy tą kość przesuniętą bardzo, bardzo, bardzo mocno do tyłu, a oko jest mniej więcej w tej samej pozycji, czyli mocno z przodu czaszki. I jest to znowu taka kwestia, która oddziela nam, prawda, tęże rodzinę od pozostałych. Znowu nie jest to śledziowo typowe, można by powiedzieć. Kolejna rodzina, czyli taka rodzina najbardziej rozpowszechniona w pewnym sensie naukowo, można by powiedzieć, i o tym też będę wspominał w tej części paleontologicznej, rodzina Clupeidae. No i tutaj mamy przedstawiciela Spratus spratus, którego możemy spotkać między innymi w Morzu Bałtyckim i morzach tutaj okalających Europę. Jest to ryba, która teoretycznie nie wyróżnia się tak naprawdę bardzo dużymi różnicami, ale co jest ciekawe i tutaj na tym zdjęciu dość dobrze, drodzy Państwo, widać, że mamy ten srebrny kolor tak naprawdę rozpowszechniony na całej rybie i nie mamy tych zmian kolorystycznych, które obecne są w przypadku innych śledziowatych, więc to jest znowu też taka ciekawostka z tym związana. Rodzina Dusumeridae i Dusumeria, drodzy Państwo, znowu u nas na obrazku, znowuż bardzo mała rybka, jeżeli chodzi o nią. No i co jest z nią związane, to jest ona obecna w Oceanie Indyjskim, także tu wracam do nazwy naszego dzisiejszego spotkania, no i tego śledzia właśnie z Oceanu Indyjskiego Państwu przedstawiam. Także tutaj odnośnie tejże ryby. Drodzy Państwo, no i tu przejdziemy do, można by powiedzieć, śledziowatych drapieżników. Drodzy Państwo, tutaj mamy Hirocentrusa doraba, po angielsku tak zwane wolf herrings. Także no już to dodaję, prawda, że mamy tutaj do czynienia z drapieżnikiem i tak właśnie jest. Jest to bardzo duża ryba Clupeiformes, która, drodzy Państwo, tutaj dane są różne. W większości, ja również tak Państwu przedstawię, do nawet 100 cm długości ta ryba może osiągać. Mamy też pewne informacje, że jest 120, 150, ale tu już bym może gdzieś pohamował, także te 100 cm jak najbardziej, jeżeli chodzi o wielkość tejże ryby. A z drugiej strony skali mamy, drodzy Państwo, ryby występujące w jeziorach Afryki, które osiągają z rzędu Clupeiformes 2 cm długości mniej więcej. Także to jest taka, można powiedzieć, skala różnicy, jeżeli chodzi o wielkość. No i drodzy Państwo, mamy znowuż wydłużony kształt, prawda? Bardzo też specyficzny, ale co jest również specyficzne dla Hirocentrusa, to jest obecność takich bardzo, bardzo rozbudowanych zębów. Drodzy Państwo, w przypadku większości Clupeiformes albo w ogóle nie mamy do czynienia z zębami, albo są to bardzo, bardzo delikatne ząbki. Tutaj te zęby, które widzą Państwo pod tymi ogromnymi, no to jest takie, można powiedzieć, standardowe, śledziowe uzębienie, a tu znowuż mamy takie niestandardowe. Także na razie ze wszystkich przedstawicieli, których Państwu pokazuję, dzisiaj wszyscy są właściwie jacyś tacy nietypowi, prawda? Więc no to jest znowu taka ciekawa specyfika i kwestia, o której też będę mówił dalej
jeżeli chodzi o tejże ryby. No i tutaj kolejna bardzo ciekawa rodzina, w której mamy do czynienia z Pristigasterem, który również jest rybą słodkowodną. Także bardzo dużo tych słodkowodnych, drodzy Państwo, ryb. Jest to ryba bardzo niewielka, za momencik pokażę, jakiej ona jest wielkości. No i coś oczywiście rzuca nam w oczy, no to oczywiście bardzo specyficzny kształt, prawda, tej ryby. No i bardzo specyficznie rozbudowana płetwa odbytowa. To jest znowu taka ciekawa specyfika związana z tymi rybami. A tutaj takie porównanie, jak mniej więcej ta ryba wygląda w ludzkiej dłoni. Także to są ryby, które oczywiście mogą osiągać większe rozmiary, ale w większości przypadków mówimy tutaj właśnie o czymś takim. A jakby Państwo chcieli tą rybę spotkać, no to basen Amazonki, drodzy Państwo. Także w słodkich wodach Amazonki można tę rybę spotkać. Dalej, Echiriwa, drodzy Państwo, znowuż ryba, która wydaje się być teoretycznie typowa, ale znowu taka ciekawostka, że jest to jedyny przedstawiciel tej rodziny i co więcej, jest on endemiczny dla południowych Indii i Sri Lanki. Także znowuż mamy do czynienia z bardzo ciekawą kwestią, związaną właśnie z tym, że to występowanie jest ograniczone w przypadku tychże przedstawicieli. Kolejny przedstawiciel, rodzina Alocidae, drodzy Państwo, no i tutaj taki również, można by powiedzieć, z flagowych przedstawicieli, czyli Alosa phallax, drodzy Państwo, którą widzą Państwo tutaj. Oczywiście to jest, tak można powiedzieć, no śledź. To już jest taki rzeczywiście śledź atlantycki dla podobieństwa, które Państwo widzieli też wcześniej. Tutaj, co ciekawe, i tu znowu to rozpoznanie w obrębie kwestii gatunkowej, to w obrębie rodzaju Alosa mamy bardzo dużą zmienność. I ryby w obrębie jednej populacji mogą zmieniać odrobinę swój kształt, zmienia się też troszeczkę ubarwienie i jeżeli chodzi o pewne wartości związane z ich płetwami, również one mogą się wewnętrznie zmieniać. Ale co jest ciekawe, w przypadku phallaxa te takie ciemne plamy, które tutaj widzimy na rybie, one są dla nas wyznacznikiem, że mówimy tutaj o Alosie phallax. I znowu tutaj chciałbym, żeby Państwo zatrzymali sobie w pamięci tą kwestię, że takie bezpośrednie rozpoznanie tejże ryby wykonujemy właśnie w ten sposób. I kolejna nasza rodzina, tutaj tych rodzin trochę, drodzy Państwo, jest. Jest to związane z taką pewną zmianą, która została dokonana rok temu, jeżeli chodzi o świat śledziowatych. Także, drodzy Państwo, na głowie wszystko stanęło w zeszłym roku. Także też taka dla nas, ludzi ze świata śledzi, ciekawa sprawa z tym związana. Drodzy Państwo, Dorosomatidae rodzina. No i tutaj mamy przepiękną nazwę. Ja muszę przyznać, że jest to jedna z moich ulubionych, Limnotrysca miodon, którą tutaj Państwo widzą na obrazku. Jest ona endemiczna dla jeziora Tanganyika w Afryce. No tutaj oczywiście dla części z Państwa będzie to informacja jak każda inna, prawda? Ale będzie część z Państwa, która bacznie uważała na zajęciach związanych z tektoniką, że jezioro Tanganyika nigdy nie było połączone z morzem. Więc jak to jest możliwe, że mamy do czynienia z rybą, która jest i wywodzi się z ryb słonowodnych w tymże jeziorze? Drodzy Państwo, przodkowie Limnotryscy, którzy wpłynęli na tereny Afryki, to było 25-50 milionów lat temu i udało się tej populacji rozbudować tak naprawdę i tych populacji pojawiło się bardzo, bardzo dużo. Pojawiły się one w wodach słodkich. Specjacja tych ryb następowała bardzo szybko i zmienia się bardzo, bardzo, bardzo mocno. Tutaj rząd Grupa Cyclidae jest takim dobrym przykładem, jeżeli chodzi właśnie o jeziora Afryki, ale wracając do śledzi. Zostańmy przy śledziach, one są ciekawsze, drodzy Państwo. No i co jest tutaj ciekawe, że ta grupa, która dokonywała tej specjacji, mieliśmy właśnie te zmiany, one pozostały właśnie w tych słodkich basenach i czy rzekach w obrębie Afryki i to właśnie ci przodkowie, ci już słodkowodni są też bezpośrednio
bezpośrednimi przodkami Limnotrysy, która zamieszkuje właśnie to jezioro Tanganyika. Także jej bezpośredni przodkowie z oceanem nie mieli nic wspólnego, więc jest to znowu taki bardzo duży przeskok czasowy i też znowu taka ciekawa sprawa związana właśnie z tym, gdzie te zwierzęta żyją. Co ciekawe, jeżeli chodzi o te rodzaje, które mają w nazwie Trissa, większość z nich właśnie to są rodzaje endemiczne dla jezior afrykańskich, które są też bardzo, bardzo istotną częścią całego ekosystemu, który tam występuje, bo są jedną z ulubionych tak naprawdę potraw, jeżeli chodzi o drapieżników, którzy tam żyją, ale również i jest ona istotna dla ludzi. No ale na pewno wszyscy z Państwa czekają też, no co z tymi śledziami w Karpatach, prawda? No w Oceanie Indyjskim no to się można było domyślać, prawda, że no występują. Ale co z tymi śledziami w Karpatach? Drodzy Państwo, tutaj mamy przykłady dwóch okazów, które znajdują się w kolekcji Muzeum Wydziału Geologii. Dzisiaj wszystkie te przykłady, które będę pokazywał, właśnie w tym naszym muzeum się znajdują i nad nimi też ja i mój zespół prowadzimy badania. Drodzy Państwo, śledziowate w Karpatach opisywane są już od wieku XX i prac powstało bardzo dużo. Najnowsze prace są z roku 2020, także też bardzo świeża, można powiedzieć, sprawa. Ale o co chodzi tak naprawdę z tymi śledziami w Karpatach? Drodzy Państwo, w obrębie grupy Clupeoidei, która jest podrzędem dla Clupeiformes, mamy rozpoznane z Karpat część ryb, o której teraz będę, drodzy Państwo, mówił. Wyjaśnię też pewne kwestie za momencik, bo część z tej listy będziemy musieli niestety wykreślić. No tak, proszę Państwa, bywa. Pierwsza z nich to jest Sardinella sardinites, która opisywana była w wieku XX jako Clupea sardinites, a tutaj, drodzy Państwo, mamy przepiękny rysunek właśnie tej Clupei sardinites, który został narysowany przez Hekla w 1850 roku i opisał on tę rybę jako pierwszy, także tutaj mamy taki, można powiedzieć, pierwsze spotkanie z tymże gatunkiem. Drodzy Państwo, dalej mamy nieokreślone gatunkowo ryby z rodzaju Clupea, które zostały tutaj opisane. Dalej została opisana Alosa sagorensis, ale tutaj bardzo istotna kwestia, o której muszę wspomnieć. Opisana została ona na podstawie materiału leptologicznego, czyli materiału z łusek. Nie spotkaliśmy części ciała tej ryby związanych czy z kręgosłupem, czy z czaszką, czy z jej płetwami. Spotkaliśmy jej łuski. Także tutaj kolejna bardzo istotna sprawa. Pomolobus, rodzaj Pomolobus, który został również opisywany i on występuje i opisywany był też z części rosyjskich, jeżeli chodzi o pewien akwen, o którym będziemy dzisiaj mówić. Dalej opisana w roku 2020 przez Kowalczuka i zespół. Tutaj mogą Państwo spojrzeć na ten rysunek. Będziemy na niego też patrzeć troszeczkę więcej za moment. Mycopiella longimana i co ciekawe, Sardinella sardinites, o której mówiłem na początku, która została opisana w wieku XX, została w wieku XXI wpisana do właśnie rodzaju i gatunku Mycopiella longimana. Co oczywiście pojawia się tutaj dla Państwa i dla mnie również pojawiło się pytanie, no jak to jest z tym wszystkim możliwe. No i taka z tych wszystkich dzisiaj przedstawionych Państwu gatunków o Sardinelli sardinites słów kilka, jeżeli chodzi o jej historię taksonomiczną, bo jest to niezwykle, drodzy Państwo, ciekawe. Opisana ona została z tego obrazku, który również Państwu pokazywałem, przez Hekla w 1850 roku i opisana jako rodzaj Meletta. Taki był początek tejże ryby. Na początku wieku XX, w roku 1901, Woodward przenosi tęże rybę do rodzaju Clupea. Oczywiście każde te przenosiny, wszystko jest oczywiście oparte o badania naukowe i na łamach artykułów naukowych czy książek opisujących tejże ryby zostało to wszystko wykonywane. Dalej, w obrębie i poprzez wiek XX, to głównie przez naszą polską badaczkę profesor Jerzmańską, była opisywana dalej ta ryba jako Clupea sardinites.
Dalej Dalniczenko w roku 1980 i Grande dalej w 1985 proponują jednak przesunięcie tegoż taksonu do rodzaju Sardinella na bazie danych merystycznych osteologicznych, które posiadali. Także tutaj też bardzo ciekawa z tym sprawa. Co dalej? 3 lata później, w roku 98, Farisat i Miklisz po rozmowach z Grande proponują jednak, żeby posiadany przez nich materiał z Rhine Valley, z Francji oraz z Niemiec, mimo wszystko opisać jako Clupeidae in Det, czyli rodzina śledziowatych, nieokreślony dalej rodzaj i gatunek. Dalej, w wieku XXI, drodzy Państwo, podobne oligoceńskie i mioceńskie śledziowate opisywane były jako Sardinella i tutaj przykładami prac są prace Carnevale i Pricrilla. To jest kolejny punkt historii tego taksonu. Mówiliśmy tutaj o rodzaju Sardinella. Dalej, drodzy Państwo, materiał opisywany jako Sardinella sardinites z Polski przeniesiony został do Majko Pieli, Longimany, drodzy Państwo, przez Kowalczuka i jego zespół w roku 2020, więc znowu świeżynka śledziowa, można by powiedzieć. Także, drodzy Państwo, ostatnie kilka lat to było naprawdę dla świata śledziowatych bardzo burzliwe, można by powiedzieć. Ale najciekawsze na koniec, drodzy Państwo, ostatnia kropka, drodzy Państwo, materiał typowy, czyli opisany przez Hekla jako Meletta, jest z miocenu Chorwacji. No i tutaj mamy mimo wszystko związane z tym kwestia wieku, bo wiek też lokalizacji, w której to zostało znalezione, nie jest do końca pewny i są tutaj pewne zagwozdki z tym związane, jak również i cechy diagnostyczne, które ten opisany przez Hekla takson posiada. I tutaj to jest oczywiście skrót tej historii, ta historia będzie szła dalej. Ja również swoje 3 grosze będę chciał do tej historii, drodzy Państwo, dorzucić, jeżeli chodzi o analizę tegoż taksonu. Jest to jeden takson. Jest to jeden takson z wielu w obrębie tego rzędu, więc to też taka kolejna kwestia, że historia taksonomiczna i problemy taksonomiczne tej grupy są naprawdę, naprawdę rozbudowane i jest to kawał ciężkiej pracy, żeby dalej o tym mówić. Także, drodzy Państwo, reasumując tą naszą taksonomiczną zagadkę, tak właściwie, i tego, co mój zespół też ustalił i będziemy chcieli też szerzej o tym mówić. Drodzy Państwo, w obrębie naszego basenu ta Sardinella sardinites, jeżeli chodzi o nasz materiał, który my przeanalizowaliśmy, ona tak naprawdę nie występuje. Bo tutaj znowu pojawia się pewien problem i Sardinella sardinites, jak Państwo widzieli wcześniej, mieliśmy materiał z Francji, z Niemiec, z Chorwacji, opisywane z bardzo wielu różnych lokalizacji. Drodzy Państwo, najprawdopodobniej mamy do czynienia z takim taksonem kolektywnym. To jest taki takson, w który wrzucane po prostu były znalezione materiały, które były w pewnym stopniu podobne, posiadały pewne podobieństwa. Uznano, że jest to z pewnością to samo. No i tutaj rewizja tych danych pokazuje nam, że jednak mamy do czynienia z innymi taksonami, że jednak to zróżnicowanie było większe i Sardinella sardinites nie występowała w taki sposób, jaki się wydawało wcześniej. Rodzaj Clupea również nie występuje, bo znowuż rodzaj Clupea był traktowany szczególnie w wieku XIX i XX, drodzy Państwo, znowuż jako taki takson, do którego wrzucano pewne materiały, które udało się znaleźć. Znowuż pewien problem. Dalej, materiał lepidologiczny Alosis agorensis, który posiadamy, jest ograniczony i w obrębie naszego materiału nadal staramy się znaleźć, czy udałoby się nam na przykład w taki sposób zachowania, jaki widzimy tutaj na zdjęciu po prawej stronie, znaleźć taką Alosis agorensis. Niestety póki co jeszcze się nie udało. Dalej, Pomolobus, drodzy Państwo, to jest rodzaj, który dzisiaj rozumiany jest jako Alosa, rodzaj, który żyje do dzisiaj, o którym Alosie fallax mówiłem przed momentem. I tutaj mamy tą pewną kwestię, że opisane tak naprawdę taksony jako pomolobus tak naprawdę tym pomolobusem być nie mogą. Mają pewne różnice, mają pewne zmiany, ale najistotniejsze jest, nie mogą być one opisane w taki sposób ze względu na to, że pomolobus to jest właśnie synonim Alosy, która żyje
Dzisiaj jest to znowu taki pewien problem i pewna taka zagwozdka taksonomiczna, jak to dalej ugryźć, jak to dalej rozwiązać. Dalej, drodzy Państwo, Majkopiela longimana, opisana przez Kowalczuka z materiału wrocławskiego. Tutaj znowu istotna sprawa, że opisana została ona z materiału wrocławskiego. Nasz materiał warszawski jest z podobnych lokalizacji, ale mamy też pewne dane, które mogą rozszerzyć nam też tematykę i problematykę związaną z tym, że taksonem. Także jak Państwo widzą, mamy bardzo ograniczoną lokalizację. Mówimy tutaj głównie o obszarze południowego i południowo-wschodniego Podkarpacia, gdzie znajdowane są okazy, a mimo to mamy bardzo wiele takich ciekawostek i zagwozdek z tymże związanych. Ale drodzy Państwo, jak właściwie taką analizę wykonać? Jakie dane my, jako i tutaj przechodzę też do tych aspektów takich paleontologicznych, także ten aspekt biologiczny, można powiedzieć, na razie zostawiamy, on oczywiście jest nadal z nami, jest bardzo istotny, ale te aspekty, o których będę mówił teraz, związane są z tym, jak możemy opisać i spojrzeć na materiał, który znajdujemy w skałach. No i tutaj mamy właśnie ten przykład Majkopieli longimany z pracy Kowalczuka i jego zespołu. Drodzy Państwo, dane merystyczne to są wszystkie dane, które możemy zliczyć. Czyli najzwyczajniej w świecie pod mikroskopem możemy policzyć, że ta ryba posiada daną wartość 18 promieni w obrębie płetwy odbytowej. Posiada 17 promieni w obrębie płetwy grzbietowej, czy na przykład, tutaj proszę spojrzeć, też bardzo ciekawa struktura supraneuralia, które widzimy tutaj i również ich ilość możemy, drodzy Państwo, zliczyć. Wartości te potrafią być diagnostyczne. Oczywiście ilość kręgów też jest oczywiście dla nas istotna. Tak właściwie wszystko, co możemy ponumerować, jest przez nas numerowane. Jest to taka istotna kwestia, jeżeli chodzi właśnie o dane merystyczne. Dalej, jeżeli chodzi o dane biometryczne, no i tutaj zostawiłem Państwu też takie oznaczenia w języku angielskim, bo one się różnią niestety niektórymi, w zależności od tego, który zespół te pomiary wykonuje, też jest to istotne właśnie wiedzieć, odkąd, dokąd, co jest mierzone, drodzy Państwo, bo nie jest to wszędzie równe. I tutaj najistotniejszy jest standard length. Drodzy Państwo, w większości tutaj, jak się będą Państwo też czytać, na pewno po dzisiejszym spotkaniu wiele artykułów rybich będzie czytane przez Państwa, także jeśli Państwo spotkają ze skrótem SL, to jest właśnie standard length, który mierzony jest od czubka głowy w tej części żuchwowej, więc ten czubek to też tak specyficznie, aż do końca kości w obrębie kości szkieletu ogonowego, czyli nie mierzymy już tej długości do płetwy ogonowej, tą płetwę zostawiamy i to jest właśnie nasz standard length. I jest to ponownie bardzo istotna kwestia związana właśnie z kwestiami diagnostycznymi, jako że stosunek pewnych wartości do siebie w obrębie ryb jest też diagnostycznie istotny. I czy na przykład długość głowy wynosi 15, 20 czy 28% długości całego ciała, jest istotne i pozwala nam też również dalej analizować to, o jakim taksonie mówimy. Także tu kolejna taka kwestia bardzo właśnie istotna, związana z pozyskiwaniem danych. Kolejne dane, które pozyskujemy, to dane osteologiczne, czyli dane związane ze szkieletem ryby bezpośrednio, z kształtem kości, ich układem, jak i morfologią i strukturą, jaka w nich występuje. Drodzy Państwo, spojrzymy tutaj na zbliżenie okazu 119, na którym bardzo fajnie będzie można pewne rzeczy pokazać. Drodzy Państwo, tutaj mamy zdjęcie poglądowe tego zbliżenia, a tutaj mamy taki rysunek, gdzie pewne kości zostały obrysowane, jak i również nazwane w celu możliwości dalszego rozpoznania. Jest to jedna właśnie z technik, z której korzystamy, aby móc pewne rzeczy rozpoznawać. Pierwsza sprawa, na którą chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to jest to, że mogą Państwo spojrzeć, że wiele tych oznaczeń powiela nam się. Jest to związane z tym, że materiał, który widzimy, jest tak naprawdę rybą, która zmarła opadając bokiem na dno. Była ona przysypana i przygnieciona przez bardzo dużą ilość nadkładu i ze względu też
na to, że kości ryb są delikatniejsze, nie są to kości dużych, takich, tak jak na przykład tutaj na sali możemy zobaczyć, prawda, kości dużych kręgowców. Są to oczywiście dużo delikatniejsze struktury i kości prawej i lewej strony widoczne są z, tak naprawdę ze strony, na którą patrzymy, więc tutaj znowu taka trudność i dla nas zagwozdka, tak, żeby spojrzeć, która z tych kości jest kością prawą, która jest kością lewą i czy widzimy tę kość ze strony zewnętrznej, czy patrzymy na tę kość od strony wewnętrznej, jakie struktury na tej kości się znajdują. To są znowuż takie zagwozdki i pytania, na które musimy sobie w trakcie takiej analizy odpowiedzieć. No i tutaj taka kilka takich przykładów. Spojrzymy na kość wieczka skrzelowego, operculum. No i tutaj mamy takie porównanie przykładów żyjących przedstawicieli, jak wygląda ta kość, i przedstawicieli jużże wymarłych. No i taka podstawowa, bym powiedział, pierwsza sprawa, na którą można by zwrócić uwagę, to to, że w obrębie niektórych tych wieczek mamy gładką powierzchnię, a na niektórych mamy takie rozchodzące się grzbiety. To jest znowuż bardzo istotne diagnostycznie zróżnicowanie, które możemy zauważyć. No i tutaj na tym okazie, który akurat patrzymy, tych grzbietów nie mamy, także mamy to gładkie operculum, gładkie wieczko. Kolejna część, to tutaj spojrzymy na tą już pokazywaną wcześniej część struktury związanej ze skrzelami i tutaj spojrzymy na promienie podskrzelowe, a konkretnie, drodzy Państwo, spojrzymy na ostatni promień podskrzelowy. Tutaj mamy bardzo ciekawe porównanie tychże promieni. Ta część, którą widzą Państwo tutaj, to jest ta część, gdzie kość jest przyczepiona do szkieletu, także ta część jest częścią odchodzącą. I co ciekawe, te punkty łączące są również i bardzo, bardzo zróżnicowane, zarówno u przedstawicieli dzisiejszych, jak i przedstawicieli wymarłych, których możemy sobie porównać. Kolejna bardzo istotna kwestia, czyli te kości supraneuralia, o których wspominałem wcześniej, ich kształt, nie tylko ich ilość, ale również ich kształt jest dla nas diagnostycznie bardzo istotny. Tutaj ciekawostką i zwrócę uwagę na bardzo duże zróżnicowanie w obrębie indyjskich, dziś żyjących przedstawicieli, jeżeli chodzi o tą strukturę. Dalej, czy ostatnie promienie płetwy odbytowej są wydłużone, czy nie są wydłużone? Znowu jest to dla nas, dla paleontologów, istotna informacja, którą możemy w materiale kopalnym odczytać. Kolejny aspekt to jest tutaj taka bardzo istotna struktura, którą mogą Państwo zobaczyć i ona była też bardzo wyraźna u naszego śledzia, którego widzieliśmy poglądowego wcześniej. Są to łuski kilowe. Rozbudowane one wychodzą odrobinę za ciało i tworzą taki kil w obrębie brzucha. I drodzy Państwo, to czy te łuski kilowe są w ogóle obecne jest istotne, ale również istotne jest to, w jaki sposób one są rozbudowane. Kształt i wygląd płetwy grzbietowej to jest znowu oczywiście taka kwestia, którą możemy z materiału kopalnego odczytać, ale tutaj na sekundkę wrócę i powiem jedną bardzo istotną kwestię, na którą też Państwo z pewnością zwracają uwagę, czyli to, kiedy mówiłem o dziś żyjących przedstawicielach i tego, że część z nich rozpoznajemy na podstawie tego, czy ma na przykład czarne plamki na swoim ciele, na materiale kopalnym tych różnic nie jesteśmy w stanie odczytać. Także w przypadku wszelkiego rodzaju różnic, które związane są tylko i wyłącznie z ciałem miękkim, w obrębie materiału kopalnego nie jesteśmy w stanie tego odczytać, czyli czy w obrębie skrzeli są jakieś narośla. Nie wiemy tego. Jaka jest ich wartość? Też w przypadku części miękkich tego niestety nie wiemy. No i dalej kolorystyka ryby i jej uplamienie, można powiedzieć, również jest dla nas nieznane. Ale gdzie tak naprawdę te ryby występowały? Drodzy Państwo, tutaj spojrzymy, jesteśmy w górnej części w eocenie, tutaj jesteśmy w oligocenie, drodzy Państwo. Tutaj jesteśmy w obrębie basenu karpackiego. No i Polska mniej więcej na tym basenie karpackim, można powiedzieć, znajduje się tutaj. Eocen nas interesuje troszeczkę mniej, chciałbym przejść do oligocenu, bo tutaj tak naprawdę te 34 miliony lat temu w oligocenie mówimy właśnie o basenie paratetydy. Drodzy Państwo, zapisałem, że jest to płytkie morze kontynentalne. Można by oczywiście się z tym nie zgadzać i spekulować, są to pewne takie, można powiedzieć, skrótowe oznaczenia.
związane z tymże basenem, ale najistotniejsze dla nas jest to, że jest to basen, który rozciąga się tak naprawdę od części alpejskich aż po dziś takie części, które możemy rozpoznać, czyli Morze Czarne czy Morze Kaspijskie. To są takie pozostałości właśnie po tym basenie Paratetydy. I w obrębie właśnie tego basenu mieliśmy do czynienia z naszymi karpackimi śledziowatymi. Drodzy Państwo, także basen karpacki i tu jak mogą Państwo spojrzeć też taka kwestia związana właśnie z połączeniem tychże basenów i to jest właśnie istota też Paratetydy, że połączenia pomiędzy poszczególnymi basenami były okresowo niedostępne. Co to oznacza? Oznacza to, że tak naprawdę mieliśmy możliwość pojawienia się grup endemicznych w obrębie różnych części tego basenu i co jest bardzo ciekawe, w tej części Paratetydy, która dziś opisywana jest mniej więcej z obszarów dzisiejszego Uralu, mamy właśnie do czynienia z takimi okazami, które endemicznie występują tylko i wyłącznie w tej części tego basenu. Tutaj spokojnie, nie będziemy omawiać bardzo, bardzo mocno, to jest taka poglądowa mapa paleobiogeografii śledziowatych, które były opisane przed właśnie tą wielką zmianą XXI wieku, przed tą wielką rewolucją śledziową. Drodzy Państwo, no i na co najbardziej chciałbym zwrócić uwagę? Na kwestię tego, że Sardinella sardinites, czyli już opisywany przez nas, o którym mówiliśmy, taksonie, który jest niezwykle, niezwykle problematyczny, występuje tak naprawdę na przestrzeni całego tego basenu. Co jest oczywiście dla nas znakiem zapytania. Kolejna istotna kwestia to w południowej części basenu karpackiego mamy również opisane z części rumuńskiej bardzo, bardzo, bardzo wiele taksonów. No i tutaj znowu pojawia się pewien problem związany właśnie z tym, czy te taksony jesteśmy w stanie poprzeć właśnie wszystkimi tymi diagnostycznymi informacjami, które przedstawiałem Państwu wcześniej. Dlatego po pewnym takiej aktualizacji informacji, niestety, ale w tej części musimy opisać je i przeprowadzić pewną rewizję w obrębie tej części basenu. Dalej, istotna dla nas kwestia to właśnie to, że znika nam ta Sardinella sardinites. Ona nie występuje tak naprawdę w obrębie oligocenu Paratetydy i nie jest ona rozpowszechniona na przestrzeni całego basenu. Dlatego niestety, ale mamy to te zmiany, na przykład to Clupeida indet, które widzą Państwo tutaj, to jest właśnie ta zmiana Farisata Miklisia na przykład z 98 roku. Ale w obrębie basenu karpackiego, o którym oczywiście będziemy mogli powiedzieć najwięcej, no to na ten moment Mycopiella longimana opisana przez zespół Kowalczuka jest tak naprawdę takim bezpośrednim, jedynym na ten moment póki co taksonem, o którym mówimy tutaj. No ja troszeczkę zdradzę, że jest bardzo możliwe, że niedługo będzie też informacja o kolejnych taksonach, które w tymże basenie występowały. No bo właśnie, co dalej z tymi śledziami z Karpat? Tutaj badań będzie jeszcze dużo, także spokojnie, drodzy Państwo, ta rewolucja śledziowa jeszcze będzie trwała, także dowiedzą się Państwo jeszcze więcej. I na ten moment, co mogę Państwu zdradzić, to właśnie to, że tutaj ci przedstawiciele, których widzimy, to są przedstawiciele taksonów, które występują w obrębie basenu karpackiego, a które jeszcze opisane w pełni nie zostały. No i jest oczywiście taka możliwość dla naszego zespołu, aby te taksony, drodzy Państwo, opisać. Kończąc, drodzy Państwo, co łączy 6 czerwca, 18 kwietnia Mashpee, Massachusetts i 13 lutego tego roku z Polski? Taka zagadka na koniec do Państwa, żeby tak rozbudzić tą śledziową ciekawość. Także w głowie proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Drodzy Państwo, ja od razu zdradzę też dla naszych widzów za ekranami. Są to oczywiście dni śledzia w obrębie tych krajów, a taka ciekawostka, że ostatki, które będą w tym roku 13 lutego w Polsce, również w niektórych częściach naszego kraju nazywane są śledzikiem. Także też taka ciekawa sprawa. Także drodzy Państwo, kończąc i zakończy nas naszą historię, chaos tak naprawdę
obrazu Petera Bruegla Walka karnawału z postem. Drodzy Państwo, i tutaj też w sporej części tego obrazu możemy znaleźć ryby, które najprawdopodobniej należą do rzędu śledziowatych, jako iż ten obraz przedstawia nam Europę, więc jest to bardzo, bardzo możliwe, że właśnie te ryby, które tutaj widzimy, należą do rzędu śledziokształtnych, o których dzisiaj mówiliśmy. Drodzy Państwo, tak jak rząd śledziokształtnych i ich historię, mamy tutaj istny chaos i istną walkę o przetrwanie, także z tym Was Państwo zostawiam, z takim chaosem śledziowym, ale mam nadzieję, że pewną ciekawość i pewne kwestie związane właśnie z tym światem śledzi Państwu przedstawiłem i coś więcej udało się Państwu dowiedzieć. Także z mojej strony dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do kontaktu, jakby ktoś potrzebował dalszych śledziowych informacji albo chciał poczytać jeszcze troszeczkę więcej na ten temat. Dziękuję serdecznie Państwu bardzo.